A teraz zobaczcie Państwo szczegóły nowej kampanii, nietypowej, ale bardzo potrzebnej. Promującej rodziców dzieci niepełnosprawnych. Agnieszka Dudzińska wychowuje trójkę dzieci. Dwoje z nich jest niepełnosprawnych. W wolnych chwilach, kiedy chłopcy są w szkole i przedszkolu, prowadzi badania naukowe. Stara się zagospodarować czas tak, by pogodzić życie zawodowe z obowiązkami domowymi. Ja mam troje dzieci, w tym jedno już prawie samodzielne, a czasem się czuję tak, jakbym miała 10, gdyby to były dzieci zdrowe, więc nakład pracy jest większy, ale też moje zdolności do ogarnięcia tego bardzo się wyrobiły. Coraz więcej rodziców dzieci z niepełnosprawnością jest aktywnych zawodowo, ale niektórzy spotykają się z brakiem zrozumienia ich problemów osobistych ze strony pracodawcy. W przełamywaniu wszelkich barier związanych z zatrudnieniem rodziców osób niepełnosprawnych ma pomóc kampania społeczna. 100% rodzic, 100% pracownik. Kampanię prowadzi Fundacja Zdążyć z Pomocą. Rodzice dzieci niepełnosprawnych nie różnią się od innych pracowników. Wręcz powiedziałabym, że wyróżniają się obowiązkowością, tym, że lepiej sobie radzą z trudnościami, są zahartowani psychicznie. Kampanię 100% rodzic, 100% pracownik wspierają znani celebryci. Do akcji włączyła się Beata Tyszkiewicz, Anita Lipnicka i Edyta Jungowska. Jest z nami Edyta Jungowska, jest też z nami pani Karolina Czynsz-Grabiec, psycholog z Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Wejście na rynek osób, które mają dziecko niepełnosprawne, to trudne zadanie, a jednocześnie są to niezwykli rodzice, zorganizowani, gotowi, sprawni, wyjątkowi. Dlaczego pracodawcy nie są chętni do przyjmowania ich do pracy? Znaczy, głównie jest tutaj problem z dyspozycyjnością, tak? Z czasem, z tym, że taka osoba nie może na każde zawołanie często przychodzić i ta nasza kampania ma właśnie do tego zachęcać, żeby jednak ci pracodawcy pomyśleli troszkę, że strata pracownika, który jest właśnie to, co pani Luiza mówiła, no na pewno odpowiedzialny, na pewno ma dużo zalet, które zdobył tak naprawdę nie tak sobie, tylko wychowując to dziecko, bo to jest naprawdę ciężka walka, tak? No więc on musi się rozpychać łokciami, a przez to uczy się bardzo wielu rzeczy. Ja mam to na co dzień, widzę po prostu tych rodziców, jak oni muszą ciężko pracować, żeby zdobyć, nie wiem, wizytę u lekarza, jakieś leki, które są bardzo drogie, tak? Tak, więc oczekiwalibyśmy od pracodawców pewnej wyrozumiałości, tak? Wyrozumiałości, ale nie na zasadzie takiego współczucia, że zatrudniacie tych rodziców, bo inaczej, nie wiem, nie będą mieli jak oczekujcie żyć. Oczekujcie od nich efektywności, ale dajcie im możliwość bycia elastycznymi, dokładnie, czasowo. Dokładnie, dokładnie. No przecież są komputery, internet, mogą pracować w domu. Tak, jakieś wideokonferencje. Naprawdę jest mnóstwo rzeczy w dzisiejszych czasach, które umożliwiają takiej osobie pracę, odnalezienie się w pracy, a zupełnie nie przeszkadza to, że na przykład, nie wiem, na jakieś jedno zebranie ten ktoś nie pójdzie, tak? Jeżeli on jest dobry, jeżeli on ma wiedzę merytoryczną, no i przede wszystkim zależy mu na pracy. Powiedzmy sobie szczerze, to są też osoby, które... Myślę, że takie osoby wtedy lepiej pracują na taki deadline, na załatwienie sprawy. Wiadomo, że im bardziej zależy na tym, żeby tę pracę utrzymać, żeby ją mieć, oczywiście, żeby jej nie stracić tak naprawdę. Wydatki przy dziecku niepełnosprawnym, chorym są jeszcze większe. Dlaczego poparłaś tę kampanię? Słuchaj, wiesz co, mnie się wydaje, że cóż my możemy zrobić? My możemy tak naprawdę wesprzeć ludzi, którzy tym się zajmują, powiedzieć o tym głośniej, żeby jakby temat zaczął istnieć i żeby coś w tej sprawie się zmieniło. I mnie się wydaje, że, bo to nie tylko chodzi o zatrudnienie, ale też chodzi o niezwalnianie tych ludzi. I często zdarza się tak, że to są świetni pracownicy, po prostu są zwalniani, a może taki pracodawca będzie miał taki moment zastanowienia, że ktoś pomyśli o nim źle, że nie ze względów merytorycznych zwalnia osobę, tylko dlatego, że no nie może przyjść na jakieś zebranie, albo trzeba być bardzo bardziej elastycznym, jeżeli chodzi o terminy. I wiesz, może będzie miał z tym większy kłopot. Mi się wydaje, że fajnie, że o tym się zaczęło mówić. My głośno. Możemy głośno. A co masz wspólnego z Astrid Lindgren? Ach, wiesz co,
mogę, wiesz, co ja mogę robić? Mogę na przykład nagrywać płyty, prawda? Mogę nagrywać płyty, teraz też widzę, że w ręku macie dzieci z Bullerbyn, ale na przykład nagrałam ze Zbyszkiem Zamachowskim bardzo ładną płytę Zima, gdzie część pieniędzy będzie przeznaczona na fundację Ewy Błaszczyk Akogo i w ten sposób można wspierać te dzieci. Ta płyta to jest książka audio. Ja mam taką nadzieję, że też będzie taka możliwość współpracy ze Związkiem Niewidomych. Już rozpoczęliśmy rozmowy. A to jest przepiękna książka, przepięknie wydana. Płyta, oczywiście to jest kultowa książka naszego dzieciństwa, widzisz, prawda? Lasce, Bosce i Olle, no, grasujące z Olesiana. Ulle, bo pisze się Ole, ale czyta się Ulle. I Lisa, która jest bohaterką, typ wrażliwca, pisząca pamiętnik, no wiadomo. Chociaż nie wiem, jak wygląda. Z piękną muzyką i piękną książką do zabawy w teatrze. Bardzo panią dziękuję za spotkanie. Chcemy powiedzieć, że Edyta tak czyta książki dla dzieci, że klękajcie bogowie. Rzecz słuchają więc też dorośli. Bardzo pięknie jest zabrać tę płytę do domu, na przykład w prezencie gwiazdkowym. Bardzo dziękujemy panią za spotkanie. Pracodawcom kłaniamy się nisko. Mamy na was oko.